i ona. On i ja. Czyli ona i on. No, wciąż nadzieję na to mamy, że się spełnią nasze plany. To jest marzenia, Grzesiu. To jest dobry tekst. To jest dobry tekst. Obiecaliśmy rozmowę z liderem zespołu Zupa Grzybowa, Piotrem Grzybem. I toż i on na naszej antenie. Dzień dobry, witamy cię, Piotrze. Dzień dobry, witam gorąco. Witamy, witamy. Spod Ostrołęki gdzieś tam, tak? Tak, to co tam, kury, kaczki, szosa na Ostrołękę, tak to Piotrze szło? Coś w tym stylu, aczkolwiek teraz jestem na rybach, bo też jestem zapalonym wędkarzem i stoję właśnie nad naszą piękną Narwią. Ale nie wylewa w tym roku? Nie, wręcz odwrotnie, wody jest dość mało. To dobrze. To jednak susza, daje się we znaki. Tak jak u nas. W Warcie też mało wody. Ale jeszcze się nie poddajemy oczywiście. Nie, no oczywiście. I sporo wody upłynęło, zanim doszliśmy do tego punktu, gdzie możemy sobie osobiście z słuchaczami porozmawiać dzisiaj o muzyce. Powiedz nam, Piotrze, jak to się zaczęła, ta twoja przygoda z muzyką? Bardzo niebezpieczne pytanie, dlatego że o tym mógłbym mówić i mówić. Prosimy. Myślę, że taka pierwsza przygoda i taki początek z muzyką to było, gdy miałem 10 lat i skakałem z jakąś gitarą tekturową po łóżku. Ja wiem, że każdy zespół i każdy artysta zaczyna od tego, że śpiewa od młodych lat, zaczyna w młodym wieku i tak dalej, ale chyba coś w tym jest, bo rzadko rodzą się jacyś artyści nagle w wieku 30 lat, chociaż pewnie też, którzy twierdzą, że jednak będą śpiewać, a nie rzucać tynki czy robić cokolwiek innego. Mhm. Aczkolwiek można łączyć. Taki film, taka można, oczywiście, że tak. No to jest przede wszystkim pasja. W moim przypadku przynajmniej, bo ja pracuję w zupełnie innym miejscu, ale od lat zajmuję się właśnie muzyką. I gdzieś to wszystko zaczęło się grając na akademiach szkolnych. Założyłem pierwszy zespół, tak naprawdę w technikum, kiedy poszedłem do szkoły i graliśmy na tych akademiach, próbowaliśmy urywać się z zajęć, z lekcji, chociaż wiem, że ósmoklasiści dają właśnie w tej chwili egzaminy. A pamiętasz repertuar tamtego zespołu może? Oj, tak, no to były covery zazwyczaj, wtedy Nirwany, Metaliki, różnych punkowych zespołów, bo to, co robię dzisiaj, to jest dzisiaj, ale ja przechodziłem przez bardzo, bardzo różne gatunki muzyczne i pamiętam doskonale, jak hałasowaliśmy na akademiach, gdzie wszyscy siedzieli w białych koszulkach, cała dyrekcja, nauczyciele, a my jechaliśmy ogniem po prostu, jakieś punkowe piosenki. No to przeżycie takie wyjątkowe, uważam. Początkowe inspiracje, czyli Metallica, tak? Tego typu klimaty? Między innymi, jak najbardziej. Metallica, jak pewnie pamiętacie i drodzy słuchacze, przynajmniej niektórzy, kiedyś wychodziły różne gazety, w których co strona były zespoły. To Nirvana, to Metallica, Red Hot Chili Peppers i tak dalej. I my się bardzo jakby inspirowaliśmy, lubiliśmy, słuchaliśmy tych zespołów i chcieliśmy grać tak jak oni. Nie ma co tego ukrywać. Co prawda sprzęt był zupełnie inny niż dzisiaj, bo żadna próba nie zaczynała się bez lutownicy, bez taśmy, którą kleiło się pałeczki czy dzwony w perkusji. No, taka prawda. I dzisiaj młodzież nie za bardzo już to rozumie, bo często ma naprawdę wyśmienity sprzęt, bo jest do tego sprzętu dostęp dużo lepszy. Ale tak, graliśmy głównie covery, próbowaliśmy robić swoje utwory gdzieś tam za młodych czasów, no ale jakoś to sobie. Piotrze, pierwszy zespół, tak jak zdążyłem znaleźć, to Labirynt Uczuć, tak? O, to bardzo pogrzebaliście głęboko, tak. Przyznam szczerze. Zawsze robimy research. Rzeczywiście rzadko, bo bardzo rzetelnie, bo rzadko ktoś dociera aż tak daleko. Najdalej, dokąd docierają media, to zespół Kefir, z którym odnosiliśmy jakieś tam sukcesy. No, sukcesy, wtedy marzyliśmy o płycie, to nie było takie proste. Wtedy było tak, że no, nie było nas stać na takie rzeczy przede wszystkim. Były jakieś takie studia wielkie, które kosztowały gromady pieniędzy i graliśmy głównie na przeglądach, na jakichś takich imprezach. Później stawaliśmy się jakąś taką gwiazdą, powiedzmy, tych przeglądów, gdzie graliśmy na koniec prezentacji młodych zespołów.
ale Labirynt Uczuć, no to były takie początki, gdzie właśnie prezentowaliśmy się na takich akademiach, na jakichś takich imprezkach miejskich. Ja mam jakieś nagranie jeszcze z tamtych czasów, czasami do nich wracam, bardzo rzadko, gdzieś na kasetach magnetofonowych. I to jest muzyka, muszę przyznać, rzeczywiście wyjątkowa dziś dla mnie. Jaki to był skład? Dwie gitary, bas, perkusja, czy coś jeszcze innego? Zazwyczaj, tak, zazwyczaj to był taki podstawowy skład. My dopiero później w zespole Kefir wzięliśmy pianistę, właściwie takiego hamondzistę, graliśmy fajnego takiego blues and rolla, rock and rolla. Jeździliśmy dosyć długo z taką muzyką po różnych klubach, po różnych miejscach. Wtedy to były takie czasy, że każdemu się wydawało, że za 20 lat będzie miał willę z basenami. No to były takie w ogóle złote czasy i takie młodzieńcze, takie zapędy, takie marzenia, nadzieje. Chociaż oczywiście nie tylko dlatego graliśmy. Takie Ale to były też czasy rozkwitu gwiazd disco polo. No, były. Zgadza się. Ale wtedy jakoś tego nie czuliśmy szczególnie, bo dzisiaj to jest, uważam, że dzisiaj czuć bardziej ten rozkwit gwiazd disco polo poprzez właśnie media i dostęp do internetu. Wtedy tego nie było. Wtedy wszyscy mieli analogowe telefony, jeżeli w ogóle mieli telefony. Tak. I nie było internetu w domach. I nie było odsłon na YouTube. Nie, no właśnie, były programy telewizyjne, ale one też bardzo często były, tam się zaczynały programy jakieś a la disco relax i tak dalej, pamiętam, były jakieś takie programy, ale to były bardziej właśnie programy, które były takie cykliczne i my czerpaliśmy bardziej z tych gazet, o których wspominałem wcześniej i z koncertów, kiedy słyszały się świetne koncerty, jakieś pełne koncerty Guns N' Roses właśnie, czy tak jak mówię, Nirwany, jakiś tam pamiętny koncert Unplugged. No my tym akurat żyliśmy i obracaliśmy się w takim środowisku. Piotrze, no w historii każdego zespołu jest klub, w którym na początku zespół grywa, w waszym przypadku to był klub Oczko. Klub Oczko, tak. Klub Oczko, który miał nazwę Klub 21, znaczy 21, czyli Oczko. Tam wspaniali ludzie. Krystyna Sołtan, która była też dyrektorem. Tam nas wpuszczano, graliśmy nie tylko koncerty, dość często, może nawet za często, przyznam szczerze. Ale też mieliśmy próby, które bardzo miło wspominamy. To były próby nocne, dostawaliśmy klucz często od tego klubu, przychodziliśmy, tam było pełne nagłośnienie, przychodziliśmy o 22, 23, kiedy klub już był nieczynny, albo w tygodniu, graliśmy próby nawet do 2 w nocy i to faktycznie bardzo utkwiło nam w pamięci, bardzo dużo zawdzięczamy tym ludziom i temu miejscu, które wtedy właśnie to było. To była chyba tak naprawdę pierwsza taka duża scena, gdzie był bar, gdzie była właśnie ta scena podwyższona znacznie, miejsca na około 200 osób i pełne oświetlenie. Tam można było się poczuć, no... Jak gwiazda. Jak takie, można powiedzieć, gwiazdy. Tak. Dla nas, młodych chłopaków, którzy grali, to było niezwykłe przeżycie. I to było jeszcze za czasów, kiedy chodziło się na koncerty, dlatego że ktoś grał. A nie dlatego, że ktoś jest znany. A to jest ogromna różnica. Tamte czasy, a dzisiejsze czasy. Wtedy przychodziły tłumy ludzi na te koncerty. Chociaż byliśmy z Ostrołęki, to przyjeżdżały tłumy ludzi z Ostrołęki, spod Ostrołęki. I mieliśmy naprawdę pełną salę. I mieliśmy tak zwane pogo pod sceną. To było niesamowite. W ogóle to był wspaniała impreza. Taki naprawdę dla nas, dla chłopaków mających po 20 lat, to było ogromne przeżycie. Byliście jedynym zespołem grającym w tym klubie? Czy były jakieś inne kapele? Nie, było tych zespołów dużo więcej. Grały też zespoły typu Oceł Zamknięty, o ile pamiętam, Golden Life. Tam było, to był taki klub, który ściągał wtedy różne, takie już bardzo znane, dużo bardziej znane. Oczywiście w Ostrołęce też były zespoły, nie tylko my tu graliśmy, ale my byliśmy zawsze jedynym takim zespołem, który grał rock and rolla. Tu były zespoły głównie metalowe, głównie zespoły punkowe,
A my byliśmy takim jedynym zespołem, który grać chciał jak Blues Brothers, który chciał grać jak Rolling Stonesi. I starał się strasznie bardzo mocno o to, żeby tak to wyglądało. Często zadawano nam pytanie na przykład, a bo tu jest, macie kilka zespołów, czy czujecie, że nie wiem, macie konkurencję. Ja zawsze odpowiadałem w taki sposób, różni ludzie udzielają sportu. Znaczy, są sportowcami. I teraz, czy skoczek wzwyż jest konkurencją dla pływaka? No nie jest, no. I zawsze tak odpowiadałem. Zespół metalowy czy punkowy, nigdy nie czułem, że jest konkurencja dla zespołu rockowego, blues rockowego i kręcego w tym klimacie. Zupełnie inne klimaty i każdy ma swoich odbiorców. Taka właściwie muzyka wypośrodkowana. Tak, no chyba to się podobało. No, zawsze staraliśmy się trafić przede wszystkim ze swoimi upodobaniami, bo trzeba grać to, co się czuje, to, co się lubi. No, dzisiaj się też czasy trochę zmieniły, ale gdzieś ta muzyka, którą dzisiaj gramy, była w moim sercu. Rodzice słuchali właśnie Awdziejewa, Okudżawy, takich tak zwanych bardów. Ja też bardzo lubię muzykę szanty. I gram sporo tej muzyki, jeżdżę po Mazurach, oczywiście no nie teraz, bo mamy sytuację, jaką mamy, ale wcześniejsze lata to było dosyć sporo grania w różnego rodzaju marinach dla żeglarzy i nie tylko po hotelach, więc no gdzieś czasy się zmieniają, człowiek dorasta, zmieniają się jakieś takie, nie wiem, zainteresowania muzyczne, no i dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. A Piotrze, występujecie jeszcze czasami w Ostrołęce? Można was zobaczyć na scenie klubu Oczko, czy ten klub już na przykład nie istnieje? Jak wygląda sytuacja? Nie, jest klub Oczko, ale on jest zupełnie w innym miejscu i tak naprawdę dzisiaj ten klub to są głównie teatry. Tam czasami gramy, mieliśmy promocję pierwszej płyty Namiętności, Piotr Grzyb i Zupa Grzybowa. Teraz ta płyta, która wyszła w takim dość kiepskim momencie. Tak naprawdę nawet nie wiedzieliśmy, czy się uda, bo wszystkie materiały były już w drukarni, były w wytwórni. Ja miałem kontakt z tą wytwórnią cały czas. To był moment, kiedy zaczęła się cała pandemia i cały ten bałagan. I nawet mówiono mi, że nie wiadomo, czy się uda, czy zdążą, bo mają straszny nawał pracy. Ale udało się, zrobiliśmy tą płytę, tylko to był taki moment, kiedy już wszystko, co możliwe, zostało pozamykane, koncerty zostały poodwoływane i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie udało nam się jeszcze w Ostrołęce zagrać koncertu w pełnym składzie. Pierwszy koncert gramy 9 lipca w Łomży i to będzie tak naprawdę z tym składem pierwszy nasz koncert. No tak, trzymamy mocno kciuki. Mamy nadzieję, że... Pogo będzie pod sceną. Że będzie po... No nie, chyba nie ten rodzaj muzyki. Ale... Chyba nie. Dlaczego? Nie, ale nie dlaczego? A kto tam komu zabroni pogo? Słuchaj, jak się rozkręci, to tylko, wszystko... Tylko to... pamiętaj, Piotrze, żeby był dystans społeczny między pogującymi. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale oczywiście zachęcam, tak, jak najbardziej. Świetnie. To co, w takim razie zrobimy sobie teraz przerwę muzyczną, zagramy pierwszy utwór z waszej płyty Minęło lat 20, który nosi, przypomnij mi tytuł, ciekawe czy pamiętasz? Rozdarcie? Tak, świetnie. Brawo. Taki szybki teścik dla Piotra. Ale uwierzcie mi, drodzy słuchacze i prowadzący, że to nie jest wcale takie oczywiste, że pamiętasz, który utwór na płycie jest po kolei na własnej płycie, którą się tworzyło. No ale udało się. Ale to bardzo dobrze o tobie świadczy. To znaczy, że to nie jest tak, że ty cały czas przed sobą masz tą płytę, ty ją głaszczesz, zrobiłeś jej ołtarzyk, wiesz. Tak. Tak, po tak. prostu, wydałem płytę nie, i tyle. Piotrze, przeszedłeś do następnej tury pytań. Otworzymy w następnym wejściu kolejną kopertę z pytaniami. Będziemy te pytania zadawać, no myślę, takie będą bardziej osobiste. Co ty na to? Zachęcam i zapraszam do słuchania. Świetnie, to wrócimy za chwilę do rozmowy za kilka minut. Dobrze.
Przepraszamy za to dość przydługawe intro, ale połączenie z Ostrołęką nie za dobre. No czasem tak bywa. Linie się rwą. Tak jest. A nie wiem jak tam wędki, bo Piotr Grzyb jest w tej chwili na rybach. Biorą? Nie, nie biorą. Nie biorą. Nie biorą. Nie, raczej przychodzimy, o biorą, właśnie kolega wyciągnął dużą małżę taką nasz rzeczną. Nie, my bardziej przychodzimy na ryby, nie po ryby. Rozumiemy. To jest ten typ wędkarza, Piotrze, tak? Że idziemy na ryby. Tak, to jest wspaniałe spędzanie czasu na powietrzu, więc każdemu polecam oczywiście. I cisza, i spokój. Tak, i cierpliwość. I cisza, i spokój. I cisza, tak, oczywiście. No, ja nawet potrafię, może to dla niektórych nie jest zaskoczeniem, ale dla mnie jest wstanie, ja i tak wstaję około godziny z tej 5:30, więc chętnie też budzę się o godzinie 4, by pojawić się nad naszą rzeką. Ja mam całkiem blisko, ponieważ mieszkam blisko rzeki i zjawiska i to, co można zaobserwować o takich porach, to jest naprawdę coś pięknego, wspaniałego i na pewno ogromna inspiracja dla wszelkiego rodzaju artystów. No, dla twojej twórczości na pewno. No właśnie, Piotrze, jak o rybach jeszcze nie śpiewałem. O rybach jeszcze nie śpiewałeś. Piotrze, jak to się stało, że ten muzyczny klimat zdryfował z Metaliki do takiej spokojnej muzyki, do takiej pieśni? Do Bułata Okudżawy chociażby na przykład. No, jak to było chyba o wcześniej wspominanym naszym filmie, jeśli dobrze pamiętam, ja lubię melodie, które można zagwizdać, które gdzieś już kiedyś śpiewałem. Tak. I tak jak też mówiłem wcześniej, rodzice słuchali takiej muzyki. Zresztą chyba nasi rodzice, ludzi w moim wieku i starszych, gdzie były gramofony, nie było tego całego internetu, często też rozgłośnie radiowe też kulały, jeśli można tak powiedzieć. I wtedy słuchało się naprawdę dużo płyt gramofonowych, przynajmniej u mnie w domu, więc gdzieś chyba to zostało zaszczepione. Mi się podobały zawsze takie melodie. I grając przez całe życie, ale od tego 17 roku życia, te mocniejsze utwory z całym składem, pomyślałem, że czas spróbować czegoś innego. Na szczęście mam też kolegów i przyjaciół, którzy też z racji wieku gdzieś, nie wiem, doświadczeń grają delikatniej, grają troszeczkę inaczej. I też inna sprawa, taka, że dzisiaj bardzo ciężko znaleźć odbiór muzyki takiej mocnej. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, kiedyś chodziło się na koncerty, dlatego że ktoś grał. Dzisiaj chodzi się, bo ktoś jest już znany z telewizji, gdzieś z gazet, w internecie ma milion odsłon i to już nie wygląda dokładnie tak samo. Bardzo często też spotykaliśmy się z taką sytuacją, gdzie przyjeżdżaliśmy składem takim elektrycznym i poganiano nas. Gdzieś ciężko znaleźć sobie takie miejsce dla takiego zespołu. To się dzieje dzisiaj, ja to obserwuję, bo też organizujemy różnego rodzaju koncertu u nas w mieście i bardzo walczę z tym, aby organizatorzy nie poganiali tych młodych zespołów rockowych, metalowych, bluesowych. Szybciej, 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 dobra, grajcie, macie pół godziny i hej. To wszystko jest naprawdę skomplikowane, ale myślę, że we wszystkim trzeba znaleźć taki spokój. I my próbujemy znaleźć ten spokój w tej muzyce, którą teraz wykonujemy. Jeszcze jest jedna rzecz. Ja te utwory wszystkie, które gram na płytach swoich dwóch, gram też sam lub z gitarzystą, wyśmienitym Arturem Kaliszewskim. I to jest taka muzyka, którą można wykonywać we dwóch. Jeśli gra się pełnym składem heavy metal, no ciężko jest zrobić to w takim okrojonym składzie. Piotrze, a teksty? Bo ty komponujesz muzykę. Teksty to masz, tak jak można spojrzeć po płytach, to taki stały zestaw autorski już w tej chwili. No dwie płyty to można powiedzieć, że stały zestaw. Leszek Zduń, Kazimierz Dłuski, te nazwiska. Co dla ciebie znaczą? Jak to się stało, że z nimi się skontaktowałeś? Jak to się stało, że oni zaczęli pisać teksty do twojej muzyki? Kazimierz Dłuski to jest człowiek, który pisał teksty, napisał. Właściwie z nim się spotkałem jeszcze przed pierwszą płytą. Właściwie to z żoną Kazimierza.
z Marysią i ona też jest taką naszą tutaj lokalną poetką i zapytała mnie, czy mógłbym zrobić muzykę do jej tekstu. No i wtedy tak pomyślałem sobie, zobaczymy. Mi zawsze pisanie muzyki jakoś w miarę łatwo przychodziło. I w ten sposób nawiązałem kontakt z jej mężem, który napisał wszystkie piosenki do pierwszej płyty. Leszka z Dunia, no to dla nas było akurat bardzo budujące, bo Leszek prowadzi dużo imprez różnego rodzaju. On jest dość popularnym aktorem. Nie zawsze jego nazwisko coś mówi, ale gdy mówimy, czyim był mężem w jakimś tam serialu, to wszyscy mówią, o, ten. A to ten. A to ten. Więc to jest dosyć zabawna sytuacja, bo no tak to wygląda. No i Leszek kiedyś był na imprezie, na której ja grałem po prostu. No i przyszedł do mnie nasz i zapytał, czy... Mówi tak, wiesz Piotr, ja nie jestem muzykiem, gram na gitarze, ale jestem dość nieudolnym takim muzykantem, ale piszę teksty, czyli robi wszystko odwrotnie niż ja. Ja nie za bardzo jestem tekściarzem, ale łatwo piszę muzykę, a on znowu odwrotnie. No i poprosiłem, dobra Leszku, no to wyślij mi swoje teksty, jeżeli coś tam by fajnie poszło, no to będziemy w kontakcie. I wysłał mi swoje teksty, wysłał mi 10 tekstów, z czego wybrałem 3. No i one znalazły się na tej płycie. Oczywiście wysłałem, on zaakceptował jak najbardziej to, co zrobiliśmy. I tak nawiązała się współpraca właśnie z nim. I z wieloma innymi tekściarzami na tej płycie. No jeden tekst też napisałem, popełniłem to kiedyś, przyszedłem i tak pomyślałem, minęło lat 20, gdzieś tam usiadłem sobie w kąciku i taki tekst wyskrobałem, ale tekściarzem nie jestem. Piotrze, występowałeś też na scenach konkursowych podczas festiwalu OSPA. Trzecie miejsce, tak? Tak. Gdzieś jeszcze? Łupta tak. Łódź była? O tyle to jest fajne i budujące, że na festiwalu OSPA, to jest festiwal, który u nas jest naprawdę dość popularny, on ponad 20 lat, jak jest na Wyspach Ostrołęckich i przyjeżdżają osoby, które decydują, kto zajmie to miejsce. Więc jakby tutaj no, jesteśmy z Ostrołęki, ale często występował ktoś z Ostrołęki na naszych deskach i nie zajmował żadnego miejsca. Nam się udało. Było to bardzo fajne, dlatego że wtedy to jury było tak jak zwykle złożone z aktorów, z muzyków, z Polski, specjalnie zaproszonych gości, więc było to dla nas dosyć budujące. Też zagraliśmy w takim okrojonym składzie, bo wtedy Adam Wołosz, który dzisiaj gra na gitarze basowej, zagrał na gitarze solówki. Arek Kuśmierczy, który no niestety zginął, przykra sprawa, zginął w wypadku motocyklowym w zeszłym roku, grał na gitarze basowej i ja zagrałem na gitarze, więc nie był to pełen skład, ale udało nam się głównie ze sprawą piosenki Po co mi to, zając to trzecie miejsce. No to gratulacje, bo to rzeczywiście wielki sukces. Udało się gdzieś powtórzyć ten sukces na innych scenach? No nie wiem, łódzki, Łupta na przykład w Łodzi, taki też duży festiwal. Byliście tam kiedyś, czy nie? Nie, właśnie nie byliśmy i my może troszeczkę przez brak wcześniej menadżera, dzisiaj nami zajmuje się Agata Jaworek, którą gorąco pozdrawiam, ona rzeczywiście pilnuje tego, abyśmy byli słyszalni w rozgłośniach na terenie w zasadzie całej Polski, szuka tych festiwali, no wiadomo, że mamy sytuację jaką mamy, i dzisiaj te festiwale się nie odbywają. Wszędzie mamy taki sygnał, że czekają, zobaczymy, może na jesieni, może w czasie zimy, a może zupełnie w przyszłym roku. Źle trafiliśmy, a właściwie to pandemia źle trafiła. I popsuła nam wszystkim szyki. Więc no znaleźliśmy się w takim momencie, w którym moglibyśmy dzisiaj zgłaszać się właśnie na tego typu imprezach, ale nie możemy, bo ich nie ma. Może za rok. Mam nadzieję. Oczywiście ja liczę na to bardzo, że już na jesieni albo zimą, gdyż my traktujemy się jako zespół bardziej taki klubowy, pubowy, w takich bardziej ośrodkach. Ja często grywam na imprezach
właśnie takich, gdzie poeci również swoje wiersze i tam jesteśmy zapraszani. Nie za bardzo czujemy się na dużych imprezach takich plenerowych, chociaż na nich grywaliśmy w zeszłym roku, dwa lata temu i też jeszcze wcześniej, ale my czekamy na tą jesień i zimę i że wrócimy właśnie do zgłodniałych, takich spragnionych muzyki, kultury ludzi po tym całym bałaganie. No takich zgłodniałych jak wilki, które za chwilę zagramy. I to bardzo fajny utwór. Stanisław Tympisy, który jest naszym serdecznym przyjacielem, on napisał tekst, napisał muzykę. My jako zespół zrobiliśmy aranżację utworu i gościnnie wystąpił na płycie. Uważam, że utwór jest naprawdę świetny. A do naszej rozmowy, Piotrze, co? Wrócimy po 19:00. Dasz się namówić? Zapraszam, słuchacz. Jak najbardziej. To do usłyszenia w kolejnej godzinie naszego programu. Dziękuję bardzo. Czekam na telefon. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja i ona. On i ja. Czyli ona i on. Ona i on. Wracamy do rozmowy z naszym niezwykle, jak się okazuje, interesującym gościem. Przypomnijmy, że jest nim Piotr Grzyb, lider i wokalista grupy Zupa Grzybowa. Skąd ta nazwa, Piotrze? To nazwę wymyślił kolega na potrzeby imprezy, która odbywała się w Ostrołęce. To był taki cykl imprez pod wierzbą, organizowany przez Olgę i Tadeusza Kowalskich. To są tacy ludzie, którzy prowadzą nas w klub Otko. I miałem tam wystąpić po prostu jako ja, ale że wtedy już próbowałem grać piosenki właśnie bardów, poprosiłem swoich kolegów o to, aby ze mną zagrali. No i mówimy, kurczę, co byłoby się jakoś nazwać, w jakiś sposób tam zaprezentować. I kolega basista Adam Wołos mówi, no ale jak, no. Zupa, no, zupa grzybowa. I później to robiliśmy sobie do tego takiego rodzaju pewną, może nie tyle ideologię, co taki pomysł mieliśmy na to, że to jest świetna nazwa, bo Piotr Grzyb, no to oczywiście ja, a zupa grzybowa to wszyscy artyści, którzy dołączają się w różny sposób, bo nie zawsze każdy, my graliśmy wiele razy w jakichś takich miejscach, gdzie no nie mógł pojechać jeden członk zespołu, drugi, pozmienił go ktoś inny, poprosimy jakiegoś kolegę, który gra na banjo na przykład, mówi, chodź, pojedziesz, to pogramy sobie szans trochę tej naszej muzyki zupy grzybowej i pomyśleliśmy, że to jest fajna nazwa, to jest taka, to są składniki właśnie zupy, czyli ja i oni, i jeśli nawet wy, szanowni prowadzący, chcielibyście wystąpić i zaprezentować się podczas jednego z naszych koncertów. Mam nadzieję, że gdzieś u was, na waszym terenie, to ja gorąco zachęcam i będziecie na pewno przepysznymi składnikami tej zupy. O, myślę, że jako grzyby to na pewno. Tylko zależy, jakie gatunki grzybów. Bo wiesz, są jadalne, trujące, takie wiesz, niejadalne, no. Różne mogą być, Piotrze, grzyby. Ale to zależy, czy chcecie być dla smaku, czy dla rozrywki. A, czy dla ozdoby. Tak, są też grzyby dla rozrywki. Słusznie, słusznie. Tak. No, to rzeczywiście coś w tym jest. A jeżeli chodzi, Piotrze, o twórczość, o utwory, które są na twoich płytach, czy tej ostatniej właśnie minęło lat 20, czy tej pierwszej, zazwyczaj z utworami wiążą się różne historie. Który tak najbardziej zasmakował tobie, tak jak sobie wspominasz? Utworem, który lubię, no każde dzieci, podobno jest tak, że no ja akurat nie mam dzieci, ale mam wielu znajomych, przyjaciół, jestem w takim wieku, którzy mają. Podobno jest tak, że dziecko każdy kocha się tak samo. Jeśli chodzi jednak o piosenki, znalazł się jeden utwór na drugiej płycie, który był na pierwszej. Wiecie może jaki? Nie. Nie? A może koło ratunkowe? Tak, tak. Telefon tak. Do przyjaciela, telefon. Tak. Jest to piosenka Czekamy. Jest to piosenka Czekamy, ona jest na tej drugiej płycie i zrobiliśmy ją w innej aranżacji, w takiej kubańskiej, można by tak powiedzieć. Jest to piosenka, która bardzo, bardzo
no, spodobała mi się jakoś, nie wiem, za każdym razem, kiedy śpiewam ten utwór, czy to było jeszcze w czasach pierwszej płyty, czy w drugiej, mam gęsią skórkę. Bardzo lubię tą piosenkę. No i to jest chyba taki utwór, który bardzo utkwił mi i chętnie go wykonuję. Za każdym razem, kiedy go gram, staram się go zagrać w takim momencie, kiedy na widowni słuchacze widzę, że się koncentrują, widzę, że chcą nas posłuchać, jakoś szczególnie próbuję go zapowiedzieć i rzeczywiście udaje się to chyba. A Piotrze, sam proces tworzenia muzyki to jest tak, że siadasz i masz już od razu gotowy pomysł w głowie, czytasz tekst i 5 minut masz napisaną muzykę, czy to jest jakaś dłuższa sprawa, czy to się jakoś dłużej klaruje? Oj, nie jest to takie proste. Czasami zderzam się z osobami, które nie za bardzo też rozumieją, jak działa taki schemat tworzenia takich rzeczy, bo myślę, że zarówno poeta, jak malarz i muzyk, to nie jest tak, że słuchaj, dobra, tutaj 20 minut, pół godziny do obiadu i sobie pograj, sobie tam zrób piosenkę. No nie, to tak nie działa. Ja mam czasami tak, wymyśliłem sobie taki schemat, taką sytuację, że nagrywam, włączam nagrywanie. Czasami już leżę w łóżku, jest jakaś tam godzina 22, 23 i gdzieś tam wchodzi mi na przykład coś do głowy, wtedy biorę gitarę, włączam sobie dyktafon, nagrywam to, co mi wpadło do głowy i idę spać. I następnego dnia próbuję to odtworzyć i pociągnąć dalej, dlatego że zdarzyło się wiele razy taka sytuacja, że coś fajnego udało się wymyślić, ale niestety to gdzieś prysło i uciekło. Z tekstami też tak nie jest, bo mi nadesłano tekstów bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, Leszek Zuń wysłał mi 10 tekstów, z czego wybrałem 3, ale Kazimierz Błuski wysłał mi około 50 tekstów, z których wybrałem 10. Więc to nie jest takie proste. Ja sobie czytam i tak naprawdę od razu wiem, w zasadzie od razu, te piosenki, które są takie pewne, to jest coś takiego, że czytam i od razu mam melodię w głowie. Niektóre i wtedy odkładam takie, które wiem, że nie za bardzo mi będą szły, odkładam sobie na inną gromadkę, a takie, których nie jestem pewien, na inną gromadkę. A takie, które wiem, jak już co z nimi zrobić, od razu je nagrywam na dyktafon, i one są. To jest proces dość złożony i to nie jest tak, że ma się to w głowie przez cały czas. Na przykład długą przerwą, największymi przerwami, jeśli chodzi o komponowanie muzyki, to jest taki moment, kiedy wychodzi płyta. Ja wtedy zajmuję się płytą, tymi utworami, które były zrobione, próbami, by ogrywać te płyty i koncertami i około pół roku, mniej więcej, z pół roku mija do jakichś takich tworzenia innych utworów, nowych, które być może będą na kolejnych płytach. To jest taki proces dosyć skomplikowany, ale podobno tak bywa u artystów. A jak wygląda twoja kuchnia? Ty jesteś masterchefem, z którym nie ma dyskusji, czy jednak te poszczególne składniki zupy grzybowej, które pojawiają się później na płytach, mają jakieś prawo głosu i coś mogą wpłynąć na ciebie, żeby zmienić kompozycję? Jak to wygląda? Mogą. To jest tak, że trzeba być wiedzieć, że jeśli bierze się do zespołu, jakiego muzyka bierze się do zespołu, bo jeśli ja bym wziął sobie gitarzystę, który jest gitarzystą grającym w zespole heavy metalowym, to raczej ciężko wymagać od niego, żeby grał taką muzykę, jaką my gramy. Każdy jest jakoś ukształtowany. Myślę, że koledzy na pewno potwierdziliby jedną rzecz. Kiedy ja biorę sobie, powiedzmy tak, no, biorę muzyka, proponuję muzykowi granić, to basista, perkusista, gitarzysta, pianista do zespołu, to ja już wiem, że on gra tak, jak będzie mi pasować. Taki podobny gatunek muzyczny. Później często zadaje mi się, na przykład zadają ci muzycy pytanie, jak mam zagrać? Ja zawsze odpowiadam w jeden sposób. Ładnie. Jeśli ja miałbym narzucać muzykowi to, w jaki sposób ma grać, temu muzykowi, którego uważam, że wziąłem do zespołu, bo jest gitarzystą, czy tak jak wspomniałem, pianistą, który gra podobny gatunek, czy odnajdzie się,
to ja nie będę mówił, jak ma grać, bo dzisiaj są takie czasy, że można byłoby stworzyć muzykę samemu i samemu wszystko nagrać. On jest pianistą, on jest gitarzystą, on jest basistą, perkusistą i on ma zagrać po prostu ładnie. I wiecie co? Bardzo często sytuacja jest taka, że oni mnie zaskakują. Robią to dużo lepiej i dużo fajniej. Niż byś się spodziewał. Zmienia się z aranżacją utworu tak, już jak sam bym spodziewał. Fantastycznie. Proszę zwrócić uwagę, jak ta zupa grzybowa jest przyprawiona. Jak ona jest pięknie skomponowana w każdym calu. Można się rozsmakować. Każdym tak kawałeczkiem. Każdym kawałeczkiem. To ja proponuję w takim razie zaprezentowanie utworu Czekamy, o którym tak wiele powiedziałeś. Bardzo, bardzo zachęcam do posłuchania. No to gramy. Ja i ona. On i ja. Czyli ona i on. Ona i on. No Grzesiu, poszło teraz w drugą stronę. Piotr zrobił twój research. I masz podobne zainteresowania paramilitarne, co ja oczywiście potwierdzam, Piotrze. Historyczne. No tak. No, ja jestem wychowywany cały czas w duchu tutaj na naszych ziemiach. Piąty pułk ułanów zasławskich. Mój ojciec, którego pozdrawiam gorąco, Janek, zakładał stowarzyszenie piątego pułku ułanów właśnie zasławskich w Ostrołęce. Też konie jak najbardziej umundurowanie pełne i duże zainteresowanie, zaangażowanie w te sprawy, więc mi te tematy są naprawdę bliskie. Piotrze, a to przypadkiem u was tam sztandaru nie odnaleziono ostatnio? Jakiegoś w Ostrołęce? Jakaś taka akcja była, że sztandar któregoś pułku ułanów właśnie został po latach odnaleziony po II wojnie światowej. Być może był u Piotra gdzieś na strychu. Na działce, nad rzeką, nad Wartą Odruchową chciałem powiedzieć, nad Narwią. Nie, ja wam powiem, że u nas jest sporo różnego rodzaju tego typu organizacji i akurat o tym, szczerze mówiąc, nie słyszałem, ale to nie znaczy, że tak nie było. Coś mi się kołacza, ale to wiesz, Piotrze, nie sprawdzałem, nie przygotowywałem tego, ale wiem, że coś było, tylko nie wiem, w którym kościele grają. Także jedno, co jest pewne, to tak można powiedzieć historycznie zaczynałeś, bo pierwsze zdjęcie z koncertu na placu Bema, nie? Czy tam jedno z pierwszych zdjęć. No, znowu zostałem zaskoczony. A, widzisz, ten research działał w dwie strony. No, muszę przyznać, że naprawdę bardzo rzetelne podejście do sprawy. Tak, zdjęcie, kiedyś wiecie, drodzy słuchacze, że no, zdjęcia, które robiło się aparatami analogowymi, one miały też często datę. W dolnym prawym rogu, no być może w różnych miejscach. I ja sobie tak datuję, to był chyba 96 rok, to było takie nasze pierwsze wystąpienie na takiej scenie no, publicznej, takiej miejskiej, większej. I rzeczywiście tak, zgadzam się, starliście do tego idealnie. No, Bem dla Ostrołęki ważna postać, można powiedzieć. Bitwa pod Ostrołęką, jeżeli ktoś chociaż cokolwiek historię liznął, bardzo ważne wydarzenie z czasów powstania listopadowego. Dobrze mówię, bo zawsze mylę te powstanie. Dobrze mówię, listopadowego. Tym bardziej cieszę się, że akurat tam to pierwsze zdjęcie i ten pierwszy koncert został jakby zauważony. To ja już teraz wiem, skąd zamiłowania Piotra do koni i jazdy konnej. No musiał tak, jakiś ułan no, w rodzinie być. Tak, tata. Tak, głównie przez ojca jest mi koń od lat, jest styczność. Mam taką, można powiedzieć, posesję pod Ostrołęką 10 kilometrów i tam rzeczywiście ojciec, tak jak wspomniałem, brał udział i bierze i cały czas jest mocno zaangażowany w piąty pułk ułanów, więc tych znajomych jest tutaj wielu. Są to ludzie troszeczkę starsi, są to ludzie młodsi. Jest też fajna sekcja rowerowa, gdzie odnawiają rowery specjalnie po to, aby taka sekcja mogła istnieć. I to przewija się od bardzo, bardzo dawna przez moje życie, a jeżeli się czymś nasiągnie za młodu, wiadomo. No właśnie.
tym się na starość trąci. To akurat tak wychodzi. A oprócz tych koni masz jeszcze sporo innych pasji, bo o rybach już mówiliśmy, ale tam nie widzę. I konie mechaniczne czasami się jakieś trafiają chyba, Piotrze. I szklarenkę ma Piotr, ja widziałam na Facebooku. Tak. Każdy w swoją stronę, Piotrze, ciągnie, a nie w stronę szklarni, a motocykli. To wybieraj. Dobrze, więc ja pozwólcie, że parę słów w takim razie o jednym i drugim. Jeśli chodzi o ogrodnictwo, Aniu, to mam, no jest to moje hobby, ale dlatego, że ja lubię spędzać czas, jeśli lubi się łowić ryby, lubi się spacerować po lesie, lubi się pojechać motocyklem, o czym zaraz powiem gdzieś w górze, no to też wspaniały jest posadzić, zobaczyć, jak rośnie coś, czemu poświęca się czas, pójść, zerwać sobie takiego listka, wyciągnąć taką zatkiewkę, to po prostu mam szczęście mieć i z tego staram się jak najbardziej korzystać. A jeśli chodzi o motocykle, no to jest to moja pasja od jakichś 20 lat. Zaczynałem od jeżdżenia choperami, potem były ścigacze, gdzieś tam też szaleńcze prędkości, ale później przyszedł taki moment, gdy zapragnąłem turystyki. Zresztą chyba to tak jak z tą muzyką, że byli ci bardowie, a gdzieś tam zawsze lubiłem, bo z rodzicami jeździłem w tak zwane krzaki, gdzieś na bindugi, pod namiotami i chyba zawsze chciałem zjechać z tego asfaltu tym ścigaczem i kupiłem motocykl stricte turystyczny. No i zaczęła się moja przygoda, wyjazdy do Rumunii, z Serbii, do Kosowa, Czarnogóry i w zasadzie od wielu lat co roku realizuję te plany i staram się wyjechać w takie miejsca. No i to jest chyba pierwszy raz, kiedy nie pojadę, ale żeby nie było, wcale nie jestem jakoś tym mocno załamany, dlatego że zawsze brakowało mi miejsca na Polskę. Przecież Polska to jest piękny, wspaniały kraj. Zawsze ja jestem pasjonatem zamków, takich starych ruin zamkowych. Zawsze chciałem zobaczyć, zwiedzić. I w tym roku mam zamiar wsiąść właśnie na motocykl, zabrać namiot i pojechać takim szlakiem właśnie zamków polskich. Mam nadzieję, że mi się to uda. Odwiedzałeś Jurę już? Olsztyn, no Ojców? Nie, właśnie. No to powiem ci, Olsztyn, że pierwszy... W Olsztynie akurat w tych miejscach mieszka moja siostra i tam gdzieś pojawiałem się, ale przyznam szczerze i teraz naprawdę można powiedzieć w pewnym sensie, przepraszam, mój kolega, z którym podróżuję, śmieje się często, mówi, chłopie, jeździsz po Albaniach, gdzieś tam po jakichś Kosowach, Bośni, jak ja bym cię wywiózł za Ostrołękę 20 kilometrów, to byś nie wiedział, gdzie jesteś. Całkiem możliwe, ale... Chwalicie swego nie znacie, tak to jest. Tak, jeżeli chodzi o zamki, to ci polecam, Piotrze, Bolesławiec tutaj niedaleko nas, później Wieluń i tak dalej w stronę Częstochowy. Fantastycznie musi być. Masz fantastyczny szlak. W tamtej stronie, to na pewno postaram się was odwiedzić. I koniecznie naszą basztę męczarnię, wiesz... No mury miejskie w Wieluniu, jeszcze fragmenty istnieją, kilka baszt jest, męczarnia jest jak najbardziej udostępniona. Oprowadzimy cię osobiście. Do zwiedzania, o, tak. Będę o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Zapraszamy. No w pięknym miejscu żyjesz, bo tak trochę tutaj przeglądaliśmy na Facebooku. Pięknie układa się twoje życie, jesteś skupiony właściwie na takich drobiazgach. Ja zawsze mówię, że cieszymy się z małych rzeczy, bo to szczęście, które w życiu mamy, powinniśmy doceniać w każdym takim najdrobniejszym szczególe, prawda? Tak, robiąc duże kroki, mijamy bardzo wiele. I coś w tym jest, no każdy z nas gdzieś tam chciałby osiągnąć jakiś duży sukces, mieć coś fajnego w życiu, tylko nie można robić takich skoków dużych i zapominać o tym, co dzieje się tak naprawdę na naszym ogródku. Ja staram się właśnie w taki sposób żyć, a życie mi pokazało, że to wszystko, co sobie zaplanowałem lat temu, 15, 20, minęło lat 20, gdzieś udaje się realizować. No mam nadzieję, jak każdy z nas, że będzie tak nadal i żadna pandemia nie pokrzyżuje nam planów.
A masz tak jakieś plany jeszcze na przyszłość? Może jakieś nowe pomysły, nowe pasje? Chcesz czegoś spróbować? U mnie wszystko układa się w taki sposób, że nawet jeśli chcę coś osiągnąć, coś zrobić, coś zobaczyć, to i tak osiągnę. Ja wiem, że to wygląda tak, że już sobie wymyślił i każdemu się tak toczy, że akurat realizuje. No mi na szczęście się tak toczy, dlatego że ja, co zabrzmi dziwnie, lubię czekać. Uważam, że czas na tyle leci szybko, że jeśli sobie coś zaplanujemy, to nie warto być nadgorliwym i nie warto jakoś tak na siłę do czegoś dążyć, tylko konsekwentnie. I moje życie pokazuje mi to, że to się rzeczywiście udaje. No chciałbym bardzo zwiedzić muzycznie nasz kraj, czyli zagrać dla was, zagrać w wielu innych miejscach, bo ta pasja towarzyszy mi od lat i chciałbym, aby ona nie zginęła. A poza tym chyba dzisiaj okazało się, że zdrowie jest najważniejsze. Doceniliśmy to w końcu. Tak, czasami przemykamy nad tym tematem, tak ślizgając się po powierzchni jakichś innych rzeczy, za którymi dążymy, jakiś samochód, dom, majątek, a tu się okazuje, tak, że wystarczy mieć zdrowie bądź nie mieć zdrowia, żeby mieć wszystko albo nie mieć wszystkiego. I żeby świat runął i zatrzymał się. Dokładnie to chodzi. Ale ja bym się nie załamywał. Mimo wszystko byłbym dobrej wiary. Bardzo polecam jak najlepsze nastawienie. Ja wiem, że nie wszyscy to może nie tyle zrozumieją. Dzieje się też tragedia. Dzieje się w wielu domach rzeczy bardzo takie nieoczekiwane. I nie tylko choroba, ale też różnego rodzaju załamania ekonomiczne. Więc ktoś, kto teraz mnie słucha, może pomyśleć, co ty wiesz, człowieku. No wiem, bo doceniam, rozumiem, szanuję i rzeczywiście popieram, wspieram z całej siły, jak mogę, ludzi, których dotknęła sytuacja, która jest i naprawdę mają ciężko. Ale nie załamujmy się. Po chmurach zawsze wychodzi słońce i teraz też tak będzie. Naprawdę uwierzmy w to. No to myślę, że tak powoli niech te słowa takie optymistyczne pozostaną w pamięci naszych słuchaczy. Będziemy kończyć naszą rozmowę. Czego ci życzyć, Piotrze, oprócz zdrowia? Weny twórczej może, co? Może i tak. Rzeczywiście zdrowia przede wszystkim, bo jak nie będzie zdrowia, to pewnie wszystko gdzieś upadnie. Upada niestety. Ale jeśli będzie zdrowie, to ta wena... Ciężko mi uwierzyć w to, że ona gdzieś kiedyś minie. Jestem tak strasznie pozytywnym człowiekiem i tak nakręconym na życie i na to wszystko, co się wokół dzieje, że ciężko mi uwierzyć w to, że mogłoby gdzieś to przepaść. Życzyć można mi tego, abym mógł odwiedzić was osobiście, abyśmy mogli się poznać i abyście mogli posłuchać piosenek, które mam nadzieję przypadną wam do gustu tak zupełnie, zupełnie na żywo. Uważaj, o czym marzysz, bo marzenia się spełniają. Dziękuję. No a my jeszcze życzymy ci, Piotrze, żebyś tutaj też złowił jakieś ryby w Warcie, żebyś miał czas pozwiedzać okoliczne zamki, a może i my kiedyś się wybierzemy w okolice Ostrołęki, bo to też pewnie piękna okolica jest. Ja gorąco zapraszam, jak najbardziej, przejeżdżajcie też przez Ostrołękę. Ja strasznie gorąco też pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej. Mam nadzieję, że dla was niedługo również wystąpię. Bardzo dziękujemy za rozmowę. No to 2 godziny z Piotrem Grzybem dzisiaj spędziliśmy. 2 fantastyczne godziny. Wszystkiego dobrego, Piotrze, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nie przyjedliście się tą zupą grzybową. Nie. Spokojnie. Bardzo lubimy. Lubimy zupę grzybową, lubimy zbierać grzyby, także to jak najbardziej jest dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry. A po 20 czas na film Blues Brothers, nie? O tak, zdecydowanie. Dzisiaj dzień, w którym film ten miał swoją premierę w Chicago. Jeśli ktoś nie oglądał, to ja gorąco zachęcam, aby dzisiaj sobie zrobił właśnie wieczór z filmem Blues Brothers. Muzyka fantastyczna. Fantastyczna.
Drodzy panowie, drodzy państwo, bardzo dziękujemy. To na zakończenie pozwolę sobie ostatni numer z płyty twojej zagrać. Minęło lat 20. Niech to będzie takie podsumowanie też naszej rozmowy. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotrze, wszystkiego dobrego, wielu sukcesów. I dużo ryb. Nie wiem, co się tam wędkarzom życzę, ale żeby te ryby brały, tak? Dobrze mówię? Tak, odkąd wyrobiłem sobie kartę wędkarską mniej więcej 2 miesiące temu, ja łowiłem wcześniej, bo ja mam też takie swoje stawy rybne, ale postanowiłem być takim prawdziwym wędkarzem, takim zgodnym z przepisami, to przyznam szczerze, że złowiłem 2 niewymiarowe szczupaki i 5 płotek. No to masz cierpliwość sporą, muszę ci przyznać. Podziwiam. Moje pokłady cierpliwości, tolerancji są ogromne. To jest najlepszy na to dowód. Bardzo dziękujemy, Piotrze. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia.